O! Tak, będę bliżej. To będzie lepiej. Witamy serdecznie na naszym spotkaniu na krańcach świata ponownie. Dzisiaj byśmy sobie porozmawiali o takiej herbatce, oj, a może być i z tej, która króluje w naszym domu. To jest herbatka rooibos, którą do tego domu przyprowadziła Linka w sumie. Ja tam znawcą herbat nie jestem, jedyne co wiem, to wiem, że są herbaty czarne, zielone, białe i czerwone. A ta herbata rooibos, jak tu jest napisane, że ona jest z czerwonokrzewu afrykańskiego, czyli jest to gatunek w sumie czerwonej herbaty. Ja się tak tylko zastanawiam, ponieważ ty przyniosłaś tą herbatę do domu, co cię tak urzekło po prostu w tej herbacie? Czy smak, czy zapach, czy ona jest po prostu taką herbatą kultową w RPA, że tam wszyscy piją, czy czarną też piją? Wszyscy. Jak ja, jeżeli to kogoś po prostu idzie do RPA i oni będzie pytać od dwa popularne, albo rooibos, albo Five Roses. I każdy znasz rooibos. Każdy. Ale jak się... To jest rooibos, nie? Bo roi, ten pierwszy, roi, to jest Afrikaans, czerwone. A bos, to jest... ty musisz mi pomożesz, herbs. To jest zioło. Zioła. I to jest czerwone zioła. Czerwone zioło. Czy to jest tego tłumaczenie, nie? I to jest bardzo specyficzny smak, myślę, że. Ale to od dzieciństwa ja po prostu piłam rooibos. I to było dla mnie fajnie potem. Ale herba też pijmy z mlekiem, nie? No, taką bawarkę, jak u nas się przyjęło, że bawarka, czyli herbata z mlekiem po prostu, nie? Tak. I to jest słodki herbatę. To na przykład dodać mleko, to będzie więcej trochę słodki, nie? Nie wiem, to może jest nasz smak, nie wiem. Gusta są różne, nie? Tak, są ludzie, co piją herbatę z mlekiem, tak. Ja zawsze piłam, zawsze. I to myślałam, że to jest normalnie. A potem to w Polsce rób, dają ci taką, nie? Tak, dokładnie. Ale to jest okej, to ja jestem zwyczajna na tego, tak, że po prostu nie pijmy z mlekiem, nie? Ja tu co jakiś czas będę przerywał, bo pewne rzeczy sobie powyszukiwałem o rooibos. Dla tych wszystkich herbaciarzy może to być ciekawe, że rooibos jest krzewem pochodzącym z południowej Afryki, a w Europie jest tak naprawdę znany dopiero od 100 lat. Wcześniej w ogóle nie był w Europie znany rooibos. On jest stosowana herbata do picia w formie naparu. Ma łagodny, słodkawy smak i bursztynowy kolor. No i to się zgadza, bo jak zawsze zalewamy, to on ma całkowicie inny kolor niż te zwykłe herbaty, które są czarne czy zielone. Co więcej, ona wykazuje dużo zastosowania leczniczego, dlatego że posiada bardzo dużo przeciwutleniaczy. To jest ciekawe. Nie wiem, czy wiesz, ale sytuacja jest taka... Wiem! Sytuacja jest taka, że w ogóle krzewy rooibos rosną w górach Cederberg, tak? Cederberg. To jest około 300 km od Kapsztadu. Tak, tam są te, to jest na górze. No, tam są one brane. To jest taki naturalny teren, gdzie uprawia się w sumie te krzewy rooibos, żeby na szeroką skalę można było potem po prostu wziąć i sprzedawać je. Utarło się nazywanie rooibos w ogóle herbatą, jednak krzew ten nie jest w ogóle nie jest spokrewniony z krzewami herbacianymi. To jest najciekawsze, że i może coś jest z tego właśnie racji, co ty mówisz, że to jest herbs, że to jest zioło, tak? To jest zioło, nie? Tak. A się utarło, że jest herbata rooibos, najczęściej się mówi, że jest herbata rooibos, a tak naprawdę w ogóle nie jest to krzew herbaciany. No, jeżeli to otworzysz, nie? I ma naprawdę, jeżeli to od razu widzisz tutaj, nie, Artur, to jest taka, widzisz ten czerwone żołanie. I to naprawdę ma specyficzny zapach. Zapach, no, ma taki ostrzejszy, taki kwaskowy bardziej zapach.
Ale ja już jak poszedłem kiedyś do tego sklepu, to co zawsze podaję jako przykład, poszedłem do tego sklepu z herbatami i ta kobitka mówi wtedy, że mam fantastyczną herbatę, fantastyczną, brazylijską, na potencję, lepsze niż Viagra, no nie? No, ale to jest najśmieszniejsza właśnie taka historia, że dała mi tą herbatę, a to w ogóle nie wyglądało jak herbata, tylko jakby ktoś korę po prostu nastrugał taką czerwoną. I to się zaparzało. Smak był jeszcze gorszy niż wygląd, a w ogóle absolutnie to nie miało nic chyba wspólnego z potencją. Tak mi się wydaje. No ale. Ale na przykład, kiedy ja byłam chory, albo coś takiego, nie? Moje babcia albo moja mama zawsze zrobiła rooibos. I po prostu też oni po prostu może zrobić z tego skarpetki, nie? Mówisz, nie? No, po prostu, że kiedy masz głowę ci boli albo coś takiego, też jest, to oni mówi dużo, dużo rzeczy po prostu możesz korzystać z tego, nie? Po prostu. Nie wiem. Do Europy w ogóle herbata rooibos trafiła w 1901 roku, żeby było ciekawiej, za sprawą rosyjskiego kupca, jakiegoś Benjamina Ginsberga, którego rodzina w ogóle zajmowała się sprzedażą herbaty, bo wcześniej w ogóle herbatę rooibos na terenie RPA upodobali sobie Holendrzy, dlatego że swego czasu to dlatego to jest rooibos, bo to jest też Afrikaans, nie? I to jest holenderska. Zgadza się, no bo Afrikaans jest w sumie takim ala staroholenderskim, natomiast popularność w Europie tak naprawdę albo taki złoty wiek rooibos był dopiero w 1930 roku, czyli przed II wojną światową, kiedy w sumie zaczęto ją brać i na szerszą skalę robić. Kilka rzeczy takich, ja gdzieś wyczytałem w ogóle coś takiego fajnego, bo na przykład z niektórymi herbatami to jest tak, że herbaty są na tyle pożyteczne, że przykładowo, jak śmierdzą buty, tak, przykładowo, to się wrzuca herbatę czarną w tej skarpecie, nie? Tak, wysuszoną i ona zabiera zapach. Jeśli chodzi o herbatę zieloną, to kwestia jest taka, że jeżeli te fusy zostają z herbaty zielonej, to bardzo fajnie można je wrzucić do roślin na ziemię. Wtedy one bardziej jeszcze biorą jakoś ten. Gdzieś wyczytałem między innymi, że rooibos w sumie służy do robienia różnych kompresów, prawda? Na różne tam rany, nie rany. Bardzo często tu jest napisane, można ją pić przed snem. Ja zawsze tak. Kiedy na przykład ja byłam ciążę, to ten herbatę też zrobiło tak, że po prostu nie miałam tego zabawy. Wiesz, że nie chciałam... Zgagi takie albo czegoś, nie? Dokładnie. No, naprawdę ma dużo, dużo plus. Nie wiem. Ale to może być tak, że ja po prostu jestem zwyczajny. No tak, to też jest inne. A tak. Ale możesz kupić tutaj, to w Polsce, każdego sklepu teraz, nie każdego, ale to na przykład ten wielki, nie? Lidl, Biedronka. No właśnie, i też ciekawe jest to, że są te herbaty rooibos również, to też jest śmieszne, no herbata rooibos sama z siebie ma smak jakiś, taki specyficzny, ale są jeszcze te rooibos z jakimiś dodatkami, to nie? To jest taki smak, nie? Pomarańczowy, nie wiem, tak? Ale ja po prostu lubię po prostu ten klasyk, nie? No, to tak jest. Jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, to herbata rooibos posiada bardzo dużo witaminy C, nie zawiera kofeiny, charakteryzuje się niską zawartością tanin, które utrudniają wchłanianie mikro i makroelementów, żeby było ciekawiej. A w przetworzonych liściach znajduje się kwas cynamonowy i benzoesowy, który ma działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Herbata rooibos w ogóle była wykorzystywana w czymś takim jak wielu takich takie babki, zielarki, jak u nas są. Taka ludowa medycyna, nie? To tam na przykład... No, na przykład. Proszę bardzo. Herbata rooibos chroni przed atakami wolnych rodników. To jest pierwsza rzecz. Działają one ochronnie na DNA i białka komórek, więc zapobiegają niekorzystnym zmianom i mutacjom. Po drugie, to jest ważne, przynajmniej dla mnie, obniża ciśnienie krwi. Ponieważ herbata rooibos bierze stres, łagodzi, także no, dobrze. No może dlatego to po prostu czułeś lepiej, ja czułem lepiej po prostu po, aż kawy.
No na pewno. A, widzisz? Na pewno. Kolejne. Wpływa korzystnie na układ krwionośny, bo jest lepsze funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Jeśli ktoś oczywiście regularnie spożywa tą herbatę rooibos. Potem druga sprawa. Pomaga w cukrzycy typu drugiego. Wyrównuje poziom cukru we krwi, zwiększa wrażliwość tkanek. To też jest ważne. Dla alkoholików, ciekawa rzecz, wspomaga regenerację wątroby. Widzisz? No. Tak nic, tylko pić. No tylko pić. Raz jedno, raz drugie. Raz, raz alkohol, bo przyspiesza regenerację wątroby. Bardzo dobra jest dla dzieci, między innymi łagodzi kolki u dzieci i bóle brzucha. Może dlatego to moje babcie bardzo dużo korzystały tego dla nas, jak dzieci. No. Bo tylko piłam rooibos. Tylko. Jakie malutkie dziecko, wiesz? No to fajnie. Kolejna sprawa. Ma działanie przeciwnowotworowe. Ponieważ picie herbaty rooibos obniża prawdopodobieństwo, dzięki właśnie tym przeciwutleniaczom, że będą zachorowania na raka. I kolejna rzecz, co jest ciekawa, wspomaga leczenie problemów skórnych, ponieważ jest pomocny w przypadku jakiejś wysypki, enzymy, trądziku, podrażnień suchości skóry, oparzeń, więc można z tej herbaty, z tych fusów mokrych sobie na twarz porobić i wtedy też to jest bardzo fajne. Dla kobiety, no to, maseczkę sobie z rooibos można się. To jest prawda, to jest prawda. Bardzo fajnie potem czujesz swoje skóry. I fajnie. Na zakończenie taka jeszcze jedna rzecz. Działa korzystnie na drogi oddechowe. Jest ona zalecana wszystkim, co mają astmę, zapalenie oskrzeli, czy jakiś męczący kaszel. Może też faktycznie ja mniej kaszlę, jeżeli piję tą herbatę rooibos. Ciekawe jest to, że właśnie można ją w tej chwili kupić w Polsce. Nawet tani jest. To nie jest taki drogi. Naprawdę nie jest drogi. No. Jest jak normalnie. Tak więc serdecznie polecamy, jeśli ktoś chce taki poczuć posmak południowej Afryki w domu, to bierzcie herbatę rooibos. Lajkujcie kanał, lajkujcie film i pozdrawiamy.